Witajcie, ten filmik nie będzie stricte o roślinach, będzie tylko może jakąś konstatacją rzeczywistości, moją konstatacją rzeczywistości, która nas otacza. Podobno wczoraj, czy tam przedwczoraj w telewizorze mówili, jak to ja mówię, w telewizorze mówili, bo nie mam telewizji, że będzie można zbierać chrust w lesie. Najpierw mówili nam, że mamy zamieniać na te wszystkie nowoczesne piece. Teraz mamy zbierać chrust w lesie, ale czym mamy palić, skoro prawie każdy dom ma nowoczesny piec? Już nie mamy westwalek, nie mamy kus, nie mamy kominków. Znaczy mamy, ale jest to rzadkością. I powiem coś, to jest symptomatyczne. Rząd widzi dalej i wie więcej. Dlatego nie bójmy się. Słuchajcie, teraz to jest ostatni gwizdek, żeby czegokolwiek się uczyć. To nie jest tak, że jak będzie źle, to ty pójdziesz do lasu i zaraz wszystko będziesz wiedział. To są lata przyglądania się roślinom. To jest doświadczenie twoje, które musisz zebrać. To jest doświadczenie może i twoich rodziców, na którym musisz bazować, czy na którym bazowałeś. To się nie da tak po prostu w momencie zagrożenia pójść do lasu i wyciągnąć z niego, i to w sposób taki nierabunkowy jeszcze, tego, co może ci ten las dać. Więc uczmy się, naprawdę się uczmy, bo czas jest krótki. Żyjcie.